Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Znów u mnie na kanale będzie tutaj królować Euro 2024. Specjalnie dla Was skomentuję spotkanie Hiszpania-Francja i przedstawię Wam moje wnioski po wygranej La Roja. Powiem Wam szczerze, że cieszę się, że Hiszpanie awansowali do finału. Ta drużyna od początku tego turnieju gra fenomenalnie. La Roja wygrała 6. spotkanie z rzędu. Jest to coś niesamowitego. Mieszanka takiej młodości i rutyny. Z jednej strony William i także Yamala, a z drugiej Morata czy także Navas. Zawsze taka mieszanka młodości i doświadczenia sprawia, że rutyna i młodość potrafi tą drużynę doprowadzić do finału. I ten zarządzający zespołem Hiszpanii, czyli De La Fuente, kiedyś przecież był szkoleniowcem młodzieżowych reprezentacji. Pamiętamy, że Luis Enrique jako szkoleniowiec także potrafił reprezentację Hiszpanii doprowadzić do półfinału, ale sytuacja wyglądała tak, że tam w pewnym momencie on często zbyt bardzo szalał. Było bardzo dużo takich, bym powiedział, zestawień, jeżeli chodzi o takich młodych zawodników i dostarczonych. Za bardzo chciał być takim Guardiolą, przekombinował. De La Fuente taki tutaj nie był i Hiszpania awansowała do tego finału. No i mam nadzieję, że Holandia dołączy i będziemy mieli taki finał jak na Mistrzostwach Świata w 2010 roku. A jeżeli chodzi o Hiszpanów, no to po 12 latach powracają do tego wielkiego finału. Pamiętamy Mistrzostwa Świata w 2012 roku w Polsce, kiedy wygrywali, potrafili pokonać Włochów. Wcześniej przecież jeszcze za Aragonesa w 2008 roku wygrywali. Piąty raz są w finale. Pamiętamy, raz przegrali w 1984 roku z Francją, wtedy kiedy Michel Platini zdobywał bramki. Podoba mi się to, że właśnie Espania, La Roja jest w finale. Jestem dzisiaj na pomarańczowo. Na szczęście mój faworyt awansował do tego turnieju, bo niedawno znajomy mnie pytał, moi faworyci, kto według mnie dotrze do finału, kto wygra Euro. Wymieniałem Hiszpanię, Włochy, Portugalię, bo od zawsze, gdy Polacy odpadają, jestem miłośnikiem, bym powiedział, no tego południowego futbolu. Zresztą lubię spędzać wakacje tam, gdzie jest ciepło. Lubię odwiedzać Włochy, Hiszpanię, Portugalię. W związku z tym, gdy te nacje grają, im kibicuje. Ale to spotkanie, jeżeli chodzi o postawę Hiszpanów, tak dobrze się nie rozpoczęło. Deschamps tak krytykowany od samego początku wskazywał, mówił, że ma wyniki, co było prawdą. Rozgrywał na ławce 159 spotkanie. Od 12 lat prowadzi trójkolorowych. No i w tym spotkaniu wydawało się, że wszystko będzie dobrze się układać. Francuzi ruszyli na Hiszpanów, czego owocem, można powiedzieć, była ta bramka na 1-0. Mieliśmy fajną taką sytuację z między innymi Dembele do Mbappé. Właśnie zawodnik był już Paryżan, grając w tym spotkaniu bez maski. Tak jakby mu moc wróciła, zagrał pięknie, dośrodkował, zanotował asystę. No i Mouani, rezerwowy Paryżan, zdobył swoją 5. bramkę, jeżeli chodzi o występy w reprezentacji Francji. I podopieczni Deschampa prowadzili 1-0.
idealny scenariusz dla trójkolorowych, ale wtedy Francuzi wkurzyli się, podkręcili tempo, no i mieliśmy ten niesamowity strzał Jamala. Piłkarz FC Barcelony strzelił z dystansu, to była podobna bramka, pamiętacie jak rok temu w młodzieżowych, na młodzieżowym turnieju, także w spotkaniu przeciwko Francji, uderzył z dystansu i moi drodzy, ten piłkarz pobił kolejny rekord. Pamiętamy, że wcześniej pobił rekord Kozłowskiego i stał się najmłodszym zawodnikiem, który zagrał na Mistrzostwach Europy. Występując tutaj w półfinale, pobił rekord Pelego. No bo w momencie, kiedy tutaj występował w tym spotkaniu, miał 16 lat i 11 miesięcy i kilka dni. I to jest coś niesamowitego i plus do tego jeszcze zdobył bramkę, stając się najmłodszym zawodnikiem, który zdobył gola fenomen. No i można powiedzieć, że te kilka minut wstrząsnęło Francuzami. No bo za chwilę później Olmo zdobył bramkę, który teraz wskoczył po kontuzjach do pierwszego składu i zawodnik RB Lipsk potrafił, znaczy zdobył bramkę, no to był samobój, ale mieliśmy taką piękną akcję, gdzie dostał podanie. No i wyobraźcie sobie, przyjął fajnie, strzelił i później trafił Koundé i zawodnik FC Barcelony skierował samobój był, a Magic Mike nie był w stanie tego obronić, tak jak strzału Jamala. No i warto tutaj nadmienić, że przy tym pierwszym golu tak krytykowany w Hiszpanii Morata asystował, no jednak ta mieszanka młodości i rutyny owocuje wspaniałą grą. Zawsze jestem zwolennikiem, że drużyna musi się składać i z doświadczonych, i takich młodych zawodników, no bo mieliśmy Navasa 38-letniego w tym spotkaniu, co prawda zdrzemnął się raz, gdy między innymi Mbappé wtedy pomknął i dośrodkował. No i Hiszpanie prowadzili 2-1. Później sytuacja wyglądała tak, że w drugiej połowie podopieczni De La Fuente jakby pilnowali tego wyniku, grali bardziej defensywnie. Francuzi ruszali, Hernandez czy również Mbappé mieli swoje sytuacje, no ale Simon bronił fenomenalnie i Deschamps próbował, wprowadzał zmiany, pojawiał się Griezmann, Oliver Giroud, na którego najprawdopodobniej to było już ostatnie spotkanie w reprezentacji, no bo pamiętamy o tym, że najprawdopodobniej tą swoją karierę piłkarską będzie kontynuował w MLS i niewykluczone, że to było ostatnie spotkanie Deschampa, który 12 lat prowadził kadrę. Pewnie to już jest ten czas, kiedy Zidane przejmie kadrę trójkolorowych. No ta drużyna nie zachwycała na tym turnieju, przepychała te spotkania. No warto tutaj docenić, że Francuzi po raz pierwszy na tym turnieju zdobyli gola z akcji. Defensywa była niesamowita, ale jednak jeżeli chodzi o tę ofensywę, rozczarowywali, a potencjał przecież mają, żeby grać piękniej. Jeżeli chodzi o Deschampa, no pamiętamy o tym, że ten szkoleniowiec przez 12 lat wygrywał tytuł mistrza świata w 2018 roku w Rosji, grając ofensywnie. Także wicemistrzostwo Europy, pamiętamy ten przegrany finał z Portugalią, gdzie tam Cristiano Ronaldo tak dyrygował z Santoszem, czy także trójkolorowi przecież przegrali ten finał w Katarze z Argentyną, więc są to osiągnięcia. No i teraz półfinał, ale wiadomo, że we Francji jakby te apetyty są zdecydowanie większe. Chcieli zdobyć mistrzostwo Europy. Teraz no, przydałoby się takie odświeżenie. Azizu Zidane, który wypoczywa, który wygrywał wielokrotnie Champions League z Realem Madryt, także mistrzostwa La Liga. Wydaje się, że z tym potencjałem, jaki posiada i w pewnym sensie mógłby odświeżyć tą reprezentację. Już pamiętam, jak po mundialu w Katarze, wtedy wszyscy czekali na to, że Zizou Zidane zostanie tym selekcjonerem, ale pamiętamy wtedy, że prezes Federacji Francuskiej wsparł Deschampa. No i wiadomo, no był to sukces dla Francuzów. Wicemistrzostwo w tym niesamowitym finale z Argentyną, no i była misja wygrania Euro, to się nie udało, bo
La Roja są niesamowici. Wyobraźcie sobie, że przecież obrońców tytułów pokonali Włochów, wygrywali z Chorwacją, czyli trzecią drużyną Mistrzostw Świata, wygrywali z rewelacyjną Gruzją, także teraz pokonali Francuzów, wicemistrzów świata. No powiedzmy sobie szczerze, są fenomenalni na tym turnieju. Pobity rekord Pele po 66 latach przez Yamala. Pamiętamy, że właśnie ten Katalończyk w pewien sposób był namaszczony przez Messiego. W ostatnim czasie właśnie widziałem takie zdjęcie, gdzie Katalończyk, były legendarny zawodnik FC Barcelony, trzyma takiego młodego Yamala na tym turnieju. Yamal, czy także Williams, Morata, jeżeli chodzi o ofensywę, Olmo, Pedri, Rodri, można powiedzieć, że ci piłkarze ofensywni grają bajkowo. Do tego Cucurella na wahadle, ten zawodnik Chelsea Londyn, który przez te swoje afro to trochę przypomina Marcelo, no i plus do tego Simon na bramce i zarządzający tą drużyną De La Fuente. I chciałbym, żeby właśnie reprezentacja Hiszpanii wygrała Mistrzostwo Europy. Na to liczę. Yamal dzisiaj zawodnikiem tego spotkania i również uważam, że ten zawodnik, który niedługo będzie miał 17 lat, bez dwóch zdań, no był tak zwanym zawodnikiem meczu. Również dla mnie, oby ta jego kariera rozwijała się tak jak Messiego, żeby ten piłkarz w przyszłości podążył tą drogą Argentyńczyka. Byłoby to coś pięknego. Na tym turnieju mamy z jednej strony taki zmierzch gwiazd. Jedni odchodzą, Cristiano Ronaldo, Modric, Pepe, Robert Lewandowski. Z drugiej strony to już jest jakby ten czas, że niektórzy piłkarze wchodzą na ten sam szczyt. Niewykluczone, że Yamal będzie kimś takim, kim był Cristiano Ronaldo. Przed nim wiadomo, daleka droga do tego, ale przypomina mi się te Euro 2004, gdzie Cristiano wchodził na ten szczyt. Co prawda później w tym pamiętnym finale przegranym z Grecją płakał. Miał wtedy te 19 lat. Oby Yamal jako 17-latek nawiązał do tych sukcesów Aragonesa czy Vicente del Bosque i żeby Hiszpanie wygrali. Mam nadzieję, że ten finał będzie taki, jaki był na Euro 2012, kiedy pamiętamy La Roja potrafili pokonać Włochów Prandelliego, grali tam ofensywnie, choć z drugiej strony ten finał, kiedy Hiszpanie za czasów Aragonesa wygrywali z Niemcami po dogrywce. Pamiętamy, ten Torres, gwiazdor Liverpoolu, zdobył bramkę, także legendarny zawodnik Atletico Madryt potrafił właśnie zdobyć piękną bramkę. Również ten finał taki, który był gdzie na Mistrzostwach Świata w 2010 roku reprezentacja Hiszpanii grała przeciwko Holandii, wtedy Iniesta zdobył bramkę w dogrywce. Szkoda, że teraz nie spędzam wakacji w Hiszpanii, no bo pamiętam, opowiadałem Wam, że gdy właśnie La Roja wygrywali to spotkanie z Holandią, to miałem przyjemność właśnie w Andaluzji oglądać ten mecz. Z jednej strony kibice hiszpańscy, holenderscy w koszulkach, w hotelu była taka wielka sala telewizyjna, z drugiej strony ja, a potem była fiesta, gdy właśnie Hiszpanie wygrali, no to w tej miejscowości, której właśnie mieszkałem, od razu wszyscy wybiegli z flagami, z samochodami odkrytymi. To było fajne, jak właśnie te flagi się tak były odkryte i wtedy pojawiłem się rok 2010 z siostrą moją młodszą. Oglądaliśmy, patrzyliśmy, jak Hiszpanie balują. Było to niesamowite przeżycie i mam nadzieję, że znów właśnie La Roja po tych 12 latach w tym finale, do którego awansowali, zwyciężą.
Oby to była Holandia i pokonała jutro Anglię. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie ten finał. Tu spoglądam na moje notatki, czy o wszystkim wam opowiedziałem. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie ten finał. Czekam na wasze komentarze. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to w najbliższym czasie specjalnie dla was skomentuję spotkanie Holandia-Anglia. A jeżeli chodzi o dalszą część tygodnia, no to zobaczę, co się pojawi w tym czasie, kiedy będziemy czekać na wielki finał. Jeżeli chodzi o transfery Legii, tam w ostatnim, pod ostatnim odcinkiem, gdzie wam opowiadałem o Ani Lewandowskiej i Robercie, pojawił się materiał, żebym nagrał odcinek o Legii Warszawa. O transferach, moi drodzy, wiadomo, euro króluje tutaj cały czas, na tym jestem skupiony. W międzyczasie wiadomo, że w tym świecie piłkarskim dużo się dzieje, nagrywam odcinki, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę i transfery Legii, no to cały czas wszystko śledzę. Powiedzmy sobie szczerze, te życie futbolowe jest takie, że mamy w niedzielę finał Euro 2024, a już za tydzień startuje polska ekstraklasa. Wybieram się na pierwsze spotkanie właśnie Legii, więc niedługo, nawet jeszcze wcześniej, będziemy mieli spotkania pucharowe, więc tutaj nie ma przerwy, tutaj skończy się Euro, no to znów będziemy żyli tą przygodą polskich zespołów w kwalifikacjach do Euro, więc tutaj może nagram taki odcinek o transferach Legii. Podobają mi się ogólnie te transfery Nowojskowi po nieudanym sezonie, no bo sezon bez mistrzostwa już kilka lat, no to mimo tego, że Wojskowi awansowali do europejskich pucharów, no to powiedzmy szczerze, to wielki minus był dla Legii, w związku z tym ofensywa transferowa w ostatnim czasie, także można powiedzieć, że Lecha można tutaj skrytykować, bo była taka stagnacja, jeżeli chodzi o te transfery. Raków dokonuje transferów, Jagiellonia także również próbuje, no w tym nadchodzącym sezonie będzie ciekawie, no bo również Śląsk Wrocław będzie chciał dalej być rewelacją, utrzymać się na tym szczycie, a wiadomo, jeżeli chodzi o tą polską ekstraklasę, no to tym drużynom, które w danym sezonie zachwycą, to później trudno jest się utrzymać na tym podium, coś o tym wie ostatnio Lech czy Raków, więc zapowiada się ciekawy sezon ekstraklasy. Dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia wkrótce.